Ostatnie 3 miesiące mojego życia były ciekawe. Jeśli chodzi o YouTube, były na pewno najlepsze, jakie miałem kiedykolwiek. To był najlepszy czas na YouTube, jaki miałem, i wiele refleksji mnie naszło, wiele pytań, wiele myśli, z którymi chciałem się podzielić. Mianowicie, te 3 miesiące pozwoliły poczuć mi się jak prawdziwy YouTuber. I. O, nie bij mikrofon, bo to słychać, okej? Okay? Ten film będzie bez dźwięku, ten film będzie bez. Znaczy bez dźwięku, bez muzyki. Po prostu chcę porozmawiać za nim przed kamerą i tyle. Zacząłem też lubić inne rzeczy. Jeśli chodzi o filmy, jeśli chodzi o nagrywanie i tego typu rzeczy. Basically, co chcę powiedzieć, to siedząc na tym L4 długim, po tym ja złamałem rękę, dostając właśnie wypłatę za L4 i tak dalej co miesiąc, móc nagrywać filmy, robić live'y kiedy się chce, robić to, naprawdę to, co chciałem, no nie? Przez tyle czasu. Naprawdę poczułem się jak normalny YouTuber i zdałem sobie sprawę, jak przykre jest to, że prawdopodobnie nigdy nie będę mógł zaznać tego w życiu, nie? W inny sposób niż taki, że nigdy nie będę YouTuberem tak, żeby się utrzymywać z tego, żeby była moja praca, bo nigdy nie lubiłem niczego innego, nigdy nie byłem dobry w niczym innym, nigdy. Nigdy. Po prostu. I zdałem sobie z tego sprawę i po prostu stałem się mega smutny z tego powodu. Wiem, że mój czas na tej platformie nadchodzi, że tak to nazwę, że jestem na tej platformie w tym roku 12 lat, dzięki jakiejś uderzyłeś mi w biurko. I nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale zajęczyłem się w tym roku. Zajęczyłem się 5 października. Więc nie jestem teraz moją dziewczyną, tylko jestem moją narzeczoną. I kolejny krok w byciu dorosłym. Też skończyłem w tym roku 25 lat. To jest oczywiście ślub i dzieci w przyszłości. A jeżeli mnie oglądacie już trochę i wiecie, a dla osób, które są nowe i nie wiedzą, to powtórzę. Ja, jeżeli mi się nie uda na YouTubie, to kończę w momencie, w którym mi się dziecko urodzi. Bądź nawet jak będzie już w drodze. Więc. No. I. YouTube to zawsze było coś, co ja po prostu uwielbiałem robić. To jest coś, co ja po prostu kocham robić. Nie mam w życiu zbyt wielu przyjaciół. Przyjaciela mam jednego. Mam oczywiście moją narzeczoną, moją najlepszą przyjaciółkę na ziemi. I poza tym mam rodzinę. I to jest wszystko. Każdy, kogo znałem, kto się przyjaźnił ze mną, kto był u mojego boku, się ode mnie odwrócił. Uważa mnie za kogoś najgorszego na ziemi. Uważa mnie za kogoś po prostu strasznego. I gdybym wiedział dlaczego, to by było super. Wiem, że byłem też trochę nieokrzesany, że są widać to po filmach starych, że nie myślałem o tym, co robię, nie myślałem o tym, co mówię, nie myślałem nad tym. Nie myślałem nad niczym, szczerze, więc żałuję bardzo przeszłości mojej, żałuję tego, jaki byłem, żałuję tego, co się stało, żałuję tego, że nie miałem okazji też naprawić wielu rzeczy. Po prostu żałuję tego wszystkiego i nie powiedziałbym, że żałuję czasu na YouTubie, który spędziłem, ale czuję, że nie wykorzystałem go tak, jak powinienem go wykorzystać, że nie wykorzystałem go dobrze po prostu. I nie wiem, jak się z tym czuć. Szczerze. Nie wiem. Mówię do was, abym na terapii był. Bym szukał odpowiedzi, ale sam po prostu odpowiedzi nie mam i chciałbym tą odpowiedź znaleźć. I to jest taki, można powiedzieć, apel dla ludzi, żebyście faktycznie przemyśleli, czy w miejsce, w którym aktualnie jesteście, to co robicie, was faktycznie cieszy. I tu jest właśnie ten moment, o którym mówiłem wcześniej, że trochę mi się mój światopogląd, jeśli chodzi o filmy, zmienił. Ja mam ochotę robić vlogi, ja mam ochotę robić jakieś dłuższe, bardziej zmontowane filmy. Mam ochotę robić filmy rzadziej, ale żeby były lepsze. Mam ochotę po prostu robić filmy w kompletnie inny sposób. I szczerze, robienie serii z gier nie jara mnie już
Tak miało mi kiedyś. Co jest straszne, to jest dziwne. Strasznie ja mi robienie live'ów, bardziej niż filmy. Zdecydowanie. Więcej mam też z live'ów niż z filmów. Mój światopogląd się zmienia. Mój YouTube-opogląd się zmienia. Wszystko mi się zmienia, jeśli chodzi o podejście do tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że miałem taki pomysł, żeby robić vlogi po prostu na jakiś temat i po prostu każdy vlog będzie po prostu, w tytule będzie jedno słowo i to będzie temat tego vloga. I możecie wy podsuwać jakieś tematy, o których można porozmawiać, jakiekolwiek tematy. A nie wiem, jakoś przechodzenie gier na live'ach bardziej mi jara niż robienie filmów z nich. Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. No i tak samo wróciłem do pracy i po tych 3 miesiącach, jak poczułem się właśnie jak taki typowy YouTuber, który zarabia właśnie z tego, co robi w internecie, a porównując to, że ja przychodzę teraz do domu, jestem zmęczony, jestem wywalony po prostu z energii, nie mam ochoty na nic, nie mam chęci na nic. To jest straszne. Okej? Ja wiem, że to jest praca, ale praca nie powinna boleć. Praca nie powinna być taka, że idziecie na drugi dzień do roboty, a to, co działo się w pierwszym dniu, to dalej was boli. To nie jest okej. Okay. To nie powinno być w ten sposób na tym świecie. To po prostu nie powinno być tak. I strasznie boli mnie to, że po prostu tym YouTuberem nigdy nie będę. Starałem się 12 lat, robiłem co mogłem, starałem się, chciałem. Chciałem zadowolić moje dziecięce ja, które wymarzyło sobie kiedyś, że zostanie YouTuberem jak jego idole. I to się nigdy nie udało, niestety, więc. Co mogę więcej powiedzieć, jak po prostu przeprosić młodego mnie, że mi się nie udało. Że mi się raczej nie uda. Jestem mega szczęśliwy z tego, co udało nam się tutaj uzyskać razem. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się osiągnąć tyle, ile. Udało mi się osiągnąć tyle, na ile byłem w stanie. Nie byłem w stanie osiągnąć więcej, zrobić więcej niż to, co zrobiłem aktualnie na tym kanale. Po prostu nie byłem w stanie. Dawałem siebie wszystko, dałem wam wszystko, co byłem w stanie dać. I nie wiem, czy jestem w stanie to kontynuować tak, jak kontynuowałem to do tej pory. 4 filmy tygodniowo były fajne. Ten maraton, jakby się ręka wyleczyła, był super. 20 filmów, 20 filmów we wrześniu wrzuciłem. I jeszcze było oprócz tego live'y. Takie jest życie. Człowiek nie chce przestawać, nie chce przestawać robić tego, co lubi, ale aktualnie nie zarabiając z tego praktycznie nic, no oprócz oczywiście live'ów, ale live'ów nie liczę. Liczę AdSense, z którego nie mam nic. To jest marnowanie czasu. Mimo, że wielu osobom po prostu dzień się umila, jak ja wrzucam film, że po prostu, którzy mówią, że jestem ich ulubionym YouTuberem, niektórzy mówią, że czekają na kolejne filmy z utęsknieniem i w ogóle, że płakali na niektórych filmach. I przez was, przez YouTube'a, ta koszulka to jest moja ulubiona koszulka, jaką mam. I też właśnie przez to, że Rafix zauważył tą koszulkę na live'ie, znaczy na premierze ostatniego odcinka Seriusema 2 i napisał, dlaczego ta koszulka jest dla mnie taka ważna i czemu ją założyłem na ostatnim odcinku Seriusema 2, to absolutnie szczerze będzie moja ulubiona pamiątka, ulubione wspomnienie, jeśli chodzi o YouTube. I do tej pory przynajmniej. Wiedza, że faktycznie ktoś oglądał, wiecie, oglądał te filmy, a nie udawał. I mógł sobie sklecić w głowie, że o, okej, to faktycznie ten. Faktycznie to jest ta koszulka, nie? Która była w pierwszym odcinku Seriusema 4. I to było wszystkim. To było to, czego chciałem. To było to. Dlatego dziękuję nie tylko Grafixowi, ale wielu, wielu osobom. To nie jest film pożegnalny. Mimo, że brzmi jak film pożegnalny. To nie jest film pożegnalny. To
To jest film, żeby powiedzieć wam, że będą zmiany. Prawdopodobnie będą na kanale zmiany. Nie wiem, czy ogram wszystkie gry, które powiedziałem, że ogram. Nie wiem, czy dokończę serię, które aktualnie są aktywne na kanale. Mam taką nadzieję. Chciałbym chociaż te serie trzy, które są aktywne na kanale, ukończyć i zobaczyć to dalej. Czy będziemy po prostu przebranżawiać się, czy będziemy coś innego robić, czy będę skupiał się na dłuższych, ale lepszych filmach. Nie wiem. Na razie już rzucam Need for Speed'a i z Need for Speed'a mam tysiące wyświetleń, dla znowanych filmów dziesiątki. Więc sobie porównajcie. To chyba tyle. To chyba tyle. O czym chciałem porozmawiać, to jest dla mnie ważny film. Bo może oznaczać wielkie zmiany. Może oznaczać naprawdę shift na kanale. Dziękuję. Po prostu. Dziękuję, że mogę siąść przed kamerą, czy to na live, czy na filmie. Mogę z wami porozmawiać szczerze. Dostanę waszą szczerą opinię z powrotem. Po prostu dziękuję. To by było tyle ode mnie. Dajcie znać, co o tym filmie myślicie. Komentujcie. Subskrybujcie, rzućcie magiczny guziczek. Dziękuję. I dajcie znać, co myślicie.